Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak wiele powierzchni różnych miejscowości zajmowanych jest pod drogi i obiekty inżynieryjne służące komunikacji. Przykładem jest planowana obwodnica Maciejowej, która zajmie 13 tysięcy metrów kwadratowych gruntów. Mają one różnych właścicieli, często prywatnych, więc do kosztów budowy należy dodać wcześniej koszty wykupu ziemi pod drogę. W tej chwili kończymy projektowanie. Po zakończeniu projektowania jest tak zwany ZRID, czyli specjalny system wykupu terenów. Myśmy zakładali, że oczywiście przejęliśmy część terenów od Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Teraz od prywatnych osób po wytyczeniu tych ostatecznego przebiegu, nie całe działki, no ale przebiegi działek będą wykupywane i będziemy płacić odszkodowania. Proces ten nie wstrzymuje ubiegania się o środki unijne. Złożymy wniosek, jak sądzę, no z końcem tego roku, później przetargi. Myślę, że na wiosnę będziemy z tym gotowi. Do końca tego roku powinna zostać zakończona dokumentacja związana z budową obwodnicy Maciejowej.